Świętować w słowniku języka polskiego to obchodzić jakieś święto. I mimo, że katolicy na całym świecie pod koniec grudnia świętują przyjście na świat Chrystusa, to okazuje się, że w różnych częściach świata, w różnych częściach Polski, ba, w różnych częściach naszego regionu możemy celebrować to wydarzenie nieco inaczej. I między innymi o tym w dzisiejszym odcinku. Moimi pierwszymi gośćmi są pani Maria Przybylska z Koła Gospodyń Wiejskich Milczanki oraz ksiądz Mieczysław Szostak. I pierwsze pytanie do księdza, jak obchodzone były święta Bożego Narodzenia w wielokulturowym kiedyś Rymanowie? Rymanów jest położony na terenie etnicznie mieszanym. Spotykały się tu grupy Polaków, Łemków, Rusinów, a potem i Ukraińców. I od wieków żyli wspólnie, na jednym terytorium. Zasadnicza różnica w obchodzie świąt to pierwsza data obchodów. Różnica wynosiła 13 dni, to znaczy wtedy, gdy katolicy obrządku rzymskiego świętowali objawienie pańskie, święto Trzech Króli, u greko-katolików wypadała Wigilia, a Boże Narodzenie dopiero 7 stycznia. A było takie wzajemne poszanowanie religii, swojej religii, swoich obchodów? Z opowieści starszych ludzi, którzy jeszcze żyli, jak tu przyszedłem 22 lata temu, wynikało, że było właśnie duże poszanowanie. Mieszkańcy tych stron wzajemnie zapraszali się na święta. To znaczy, że Polacy zapraszali swoich sąsiadów Rusinów na Wigilię czy na obchód świąt, a potem byli zapraszani z wzajemnością w styczniowych obchodach świątecznych. A pani Mario, jak wyglądały przygotowania do świąt i takie tradycje okołoświąteczne? Bo przecież to też w dawnych czasach to też był ważny okres przed samymi świętami. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, czyli do świąt, do godów, trwał przez długi czas, przez Adwent szczególnie. Trwały przygotowania odnośnie przygotowań strawy na Boże Narodzenie, na Wigilię. Przygotowania były w kierunku ubierania choinki, tak zwanego drzewka. Dziewczyny przygotowywały aniołki, wycinały gwiazdki, owijały złotkiem orzechy, nabijały jabłuszka, żeby mogły powiesić na drzewku. Oprócz tego były roraty. Na roraty rano się chodziło. Pamiętam w nocy, chociaż u nas kościoła nie było, do Wróblika żeśmy chodzili na roraty. Bardzo tak był okres taki spokojnego przygotowania się, wesołego po części do przyjścia Chrystusa, do narodzenia Jezuska. A w ogóle święta to nazywały się święta godnie. Nagody, szykujemy nagody, bielimy domy nagody, czyścimy okna, bo nadchodzą gody, a więc bardzo takie poważne oczekiwanie na Chrystusa Narodzonego. No a przyniosła na przykład pani dzisiaj tutaj róże, one też są wyjątkowe. No właśnie, to są róże adwentowe. W dawnych domach takimi różami, zrobionymi szczególnie na święta, ozdabiało się obrazy w domu. Obrazy wisiały aż pod sufitem, obrazy święte. Każdy obraz miał różyczki. Parę różyczek takich właśnie adwentowych, jak tutaj. Jak tutaj. One są robione z bibuły, a te akurat nie z krepiny i w kolorach takich spokojnych, takich też oczekiwają na święta Bożego Narodzenia. A aniołki? A aniołki z kolei. One kiedyś były wycinane z bibuły, były wycinane z białego papieru, z kartonu i wieszane na choince, a w tej chwili rękodzieło się dosyć... Zyskało na popularności. Tak, zyskało na popularności i to są aniołki robione, aniołki szydełkowe robione z nici i one też zdobią. Na przykład te będą zdobić kościół u nas, tam gdzie jest szopka betlejemska. Te aniołki będą cieszyły Jezuska, albo będą się cieszyły, że Jezusek się narodził. A czy w kulturze ludowej mieliśmy jakieś charakterystyczne tylko dla tego rejonu obrządki, takie przed świętami?
No Mikołaj. Mikołaj, który był w czasach, kiedy ja pamiętam, bardzo skromnie obchodzony, bo raczej dzieci widziały Mikołaja. Były to osoby przebrane za Mikołaja i pamiętam, jak do mnie przyszedł Mikołaj. On w tej chwili jeszcze żyje, ale jeżeli widzę tego człowieka, to myślami jestem w wieku 6-5 lat. Co Mikołaj przynosił? Mikołaj był skromny. Mikołaj przynosił to, co rodzice wcześniej przygotowali. Ja więc pamiętam, jak mama wypiekała z ciocią Mikołaje w piecu. Tak trochę patrzyłam, że ten chleb, te bułki takie jakby inne były na tej patelni. A to były Mikołaje, do czego później doszłam. Co dostawałyśmy? Dostawaliśmy jako dzieci. A więc pieczone Mikołaje, jabłka, śliwki suszone, cukierki takie podstawowe, cukierki nie jakieś wymyślone, czekoladowe z galaretką czy z czymś tam. Później kredki ołówkowe, kredki woskowe, lalki szmaciane. Chłopcy znowu wózki drewniane. No potem nastawały już samochody, ale drewniane, nie plastikowe. Oprócz tego obowiązkowo w każdej paczce była rózga, żeby dzieci były grzeczne. Żeby wiedziały, że powinny żeby być grzeczne. Żeby wiedziały, że tak, że należy być grzecznym. Tutaj nawiązując do świętego Mikołaja, to znowu trzeba zaznaczyć, że grekokatolicy kiedyś i dzisiaj również obchodzą to święto 13 dni później, czyli 19 grudnia. Tutaj na przykład są takie parafie grekokatolickie jak Mokre, koło Sanoka i Komańcza. Jeszcze tam kilka. To właśnie wierni obchodzą tego zimowego, jak mówią, Mikołaja 19 grudnia. Ale mają jeszcze Mikołaja letniego, to wypada 24 maja. To jest święto przeniesienia relikwii, bo relikwie świętego Mikołaja zostały przeniesione do miasta Bari w Italii i to właśnie obchodzi się 24 maja. A jeśli chodzi o wymiar tych świąt Bożego Narodzenia, jak bardzo on był ważny dla dawnych mieszkańców gminy Rymanów? No, tradycja Bożego Narodzenia jest bardzo zakorzeniona na tym terenie. No i jest jakieś wielkie przywiązanie ludzi i dążenie do tego, aby spędzać te święta w gronie rodzinnym. Także na Wigilię to ludzie starali się z daleka nieraz, z drugiego krańca Polski przyjechać do swojego domu rodzinnego tu na tym terenie. Wszyscy łączyli się. Święta były obchodzone w domu, przygotowane jadło, czy to, co było na Wigilię, spożywało się na Boże Narodzenie, placki, ciastka, pieczone serduszka, pieczone pierniki, ale to święto było w gronie własnej rodziny. Raczej się ludzie nie odwiedzali. Dopiero po północy zaczęli przychodzić, tak jak w naszej miejscowości, w sąsiednich, zaczęli przychodzić śmieciarze na tak zwane śmiecie. Co to było? A więc kawalerka taka już dorosła, rodna kawalerka szukała panien takich na wydaniu, które im się podobają i odwiedzała ta kawalerka te domy. Nasilenie tych śmieciarzy było na Szczepana. A że nazywali się śmieciarze i szli na śmiecie, to dlatego, że mieli w kieszeniach trochę śmieci. Mieli siano, mieli troszkę słomy, mieli jakieś otręby i udawali, że śmiecą. Rzeczywiście tam troszkę po podłodze, bo nie było dywanów, tych śmieci nasypali i wtedy mówili, co za bałagan u tej panny, święta, a tu śmiecie są, dawać miotłę, będziemy zamiatać. Udawali też, że zamiatają, że zbierają te śmiecie i wtedy gospodarz rad musiał postawić na stół okowite.
gościny były do rana, przy śpiewie kolęd, w miarę kulturalne i z tych właśnie, z tych takich, tej tradycji, że śmieciarze chodzą, że chodzą na śmieci, zawiązywały się związki narzeczeńskie, związki, pary się tworzyły i później w karnawale odbywały się weseliska. Ale też to, co mamy teraz i co było kiedyś, to są kolędnicy. Ale jak ci kolędnicy chodzili, mówiąc kolokwialnie, wcześniej? Kolędnicy to były takie grupki chłopców, którzy się wcześniej już w Adwencie przygotowywali, opracowywali scenariusz, czyli takie przedstawienie, które później było im potrzebne do odwiedzania poszczególnych domów, czyli chodzenia z kolędami. Ta grupa chłopców szykowała sobie ubiór, stroje typu kosa dla śmierci, typu berło dla króla, korona dla króla. Później odpowiednio przebierany był jeden z chłopaków na diabła, na Żyda czy na Żydówkę, która zbierała pieniądze. Kolędnicy chodzili w Boże Narodzenie, w Szczepana, aż do zakończenia świąt godnych, czyli do Trzech Króli. Na czym polegała ta kolęda? Przedstawienie dotyczyło warunków przyjścia na świat Chrystusa, śpiewanie kolęd, składanie życzeń, odwiedzali domy, dostawali za to drobne pieniążki, czasem zamiast pieniędzy to coś do jedzenia, czy jakieś ciastka, czy placek świąteczny, czy bułeczkę i tak odwiedzali dom w dom prawie. Druga grupa kolędników była dosyć ciekawa, która zanikła, ale ja pamiętam, byli to kolędnicy, którzy się składali ze starszych osób, którzy odwiedzali ci kolędnicy poszczególne domy, czy może wybiórczo, ale już z akordeonem, ze skrzypcami i pamiętam z małym Jezuskiem, czyli lalka, która była upozorowana na Jezuska i ci kolędnicy zbierali datki na pieluszki dla Jezuska. A więc było to bardzo takie pogodne odwiedzenie, bo ci pierwsi, ta grupa była rozkrzyczana, taka wesoła, taka czasem zbytki im były w głowie, a ta grupa była poważna, rzeczywiście osoby poważne, święty Józef Dostojny, Matka Boża Śliczna, Dzieciątko Jezus ubrane w te pieluszki, owinięte, po boku dwa anioły, później ktoś przebrany za pastuszka, czy więcej tych pastuszków, w zależności jaki scenariusz był opracowany przez daną tą grupę kolędniczą. Także pamiętam i w tej chwili moim takim zamiarem by było stworzyć taką grupę w przyszłości, ale nie wiem, czy zdążę. Mam nadzieję, Pani Mario, że się uda, a ja muszę Państwu powiedzieć, że słuchając tych opowieści o tych około bożonarodzeniowych tradycjach, mam ochotę do nich jednak wrócić. Było coś dla ducha, teraz coś dla ciała. Bo skoro mówimy o świętach Bożego Narodzenia, nie może zabraknąć stołu wigilijnego, potraw wigilijnych i tradycji związanych z Wigilią. Kolejnymi gośćmi są pani Danuta Literowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie oraz pani Janina Bolanowska z Koła Gospodyń Wiejskich z Sieniawy. Pierwsze pytanie, czy mieszkańcy gminy Rymanów byli przesądni? Myślę, że tak. Może w chwili obecnej nie, ale kiedyś na pewno zwracano uwagę na wiele rzeczy, które poprzedzały wieczerzę wigilijną. Jak przyszedł ten dzionek wigilijny, to był cały wypełniony zwyczajami związanymi z magią, z wróżbami. Wszystko czyniono, żeby wychodziło jak najlepiej, jak najwięcej, bo to według nich mówiło, że następny rok będzie bogaty, że będzie im się wiodło lepiej, że będą lepsze urodzaje. Czyli jaka Wigilia, taki cały rok? Tak, jaka Wigilia, taki
cały rok. Czy były jakieś zachowania, jakieś czynności, które trzeba było zrobić w Wigilię właśnie na pomyślność na kolejny rok? Tak, przede wszystkim bardzo wcześnie rano powinni po domach chodzić chłopcy, tak zwani połaźnicy, inaczej w niektórych domach nazywali ich szczydroczników. Musiały to być właśnie chłopcy, bądź ewentualnie mężczyźni, dlatego że jak weszła do domu niewiasta, mówiono, że przyszedł dziurawy szczydrocznik. I to wróżyło bardzo źle dla tego domu. Czyli kobiety miały siedzieć w domu, po prostu. Tak, kobiety miały siedzieć w domu i dzieci, dziewczyny też w domu. Natomiast im młodszy chłopiec przyszedł, tym wróżyło to oczywiście lepiej. Tak samo, jeżeli ktoś przyszedł coś pożyczać, nie wolno było pożyczać, ponieważ też jakby ubywało czegoś w przyszłym roku, więc starano się niczego nie pożyczać. Również w gospodarstwie, a zwłaszcza w domu, starano się, żeby się nie kłócić, nie złościć. Panie nieraz, właśnie gospodynie, przepraszam, nie panie, bo to przedtem gospodynie, starały się, żeby, zwłaszcza te, które lubiały się swarzyć, to nabierały wodę w usta i milczały. Dzieci też starały się w tym czasie rodziców nie naprzykrzać, nie złościć, tylko już starały się wykonywać to, co rodzice prosili, żeby wykonać, bo tak jak już wcześniej pani powiedziała też, kto jaki w Wigilię, taki będzie cały rok. No i tą pomyślność też miały zwiastować potrawy, które trafiały właśnie na stół wigilijny i one też miały swoje szczególne znaczenie. Każda z potraw wigilijnych miała swoją symbolikę. To nie były przypadkowe potrawy. Tutaj już wcześniej kobiety musiały myśleć, co na tym stole się znajdzie. Jeżeli tak jak na naszym stole znalazł się na nim żur, inaczej barszcz owsiany, bo mamy taki owsiany z grzybami, to trzeba było pomyśleć o tym, aby ten żur ukisić. Jeżeli chodzi jeszcze o kapustę czy groch, te potrawy były symbolem dostatku. One świadczyły o tym, że dana gospodyni, dany gospodarz są naprawdę dobrzy, że potrafią zgromadzić odpowiednią ilość i domownikom nie będzie niczego brakować. Były potrawy takie jak często na co dzień, na przykład pierogi. Pierogi zrobione były z razowej mąki. A farsz to kiszona kapusta, bardzo często z grzybami, żeby miała inny smak, ten wigilijny. Ze świeżą kapustą, jeżeli były, to dodawało się odrobinę sera, czyli tak jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, nasze ruskie, prawda? Mhm. A bywało też, że bardzo często pojawiały się te pierogi z ziemniakami. Nie mogło też zabraknąć na wigilijnym stole kaszy. Kasza symbolizowała dostatek. Na naszym stole mamy też takie małe kuleczki z makiem. Co to jest? Przyznam się, że ja z domu rodzinnego tego nie wyniosłam. Spotkałam się z tym po raz pierwszy tam, gdzie przyszłam pracować. Sieniawa jest wsią po byłych Łemkach, po Dolinianach, a tu pospolicie mówiło się na nich Rusini w naszym regionie. Ci ludzie zostali wywiezieni na wschód, część została, bo rodziny mieszane miały prawo pozostać. I jedna z pań, która należała do koła gospodyń, mówi: słuchajcie, zróbcie coś takiego. U nas mówiło się na to bobalki. To są jej słowa, cytuję. Ja mówię: Zosia, ale myśmy nigdy takiego czegoś nie robiły. Dasz radę, spróbuj. Na pewno sobie z tym poradzisz. Jest to ciasto drożdżowe, takie jak chałka, jak bułka pieczona w domowym gospodarstwie. Z tego są toczone maluteńkie kuleczki. One wyrastają. Ja naprawdę maciupeńkie toczyłam na ręce, ale to wyrasta, bo wiadomo, ciasto drożdżowe rośnie. Tak, w jeden dzień się piecze. Może nawet i dłużej postać, bo to nic się nie dzieje. Natomiast przed wydaniem robi się tak zwaną polewkę makową. Mak trzykrotnie zmielony, ugotowany, naturalnie nie surowy. Trzykrotnie zmielony, ugotowany w mleku, rozpuszczony w mleku. Do tego idzie miód i orzechy, ale orzechy mielone. I tą gorącą polewką polewa się te bobalki. Proszę panią, to był deser. Bo dzieci nie dostawały na Wigilię nic słodkiego.
Na choince też nie wisiały cukierki, żeby można było, jak to się mówiło, bombosy, żeby można było ukraść chociaż jednego. Więc to była rekompensata, ta słodycz taka, której brakowało dzieciom. No i też chyba za ten post, który przecież obowiązywał w Wigilię. A jeżeli już mówimy o tej rekompensacie, to w naszym za post, bo dzieciom to jak się dało śniadanie, to potem a masz wytrzymać do Wigilii, nie ma tu podjadania i matka przepędzała. To opłatki dzieciom słodzono miodem. Miód był rozgrzany, nie gorący, ale rozgrzany, żeby się roztopił. Matka smarowała opłatek, sklejała po dwa. I tak się wcinało, to było naprawdę pyszne. I ten smak tego miodu pamiętam do dziś na opłatkach. Pani Danusia też się uśmiechnęła na wspomnienie o opłatku z miodem. Tak, zgadza się, bo też tak jak Jasia mówi, pamiętam ten smak do dzisiaj, bo miód praktycznie w moim domu to był wyjątkowej okazji jako lekarstwo i właśnie do tych opłatków. A skoro o opłatkach mówimy, to na stole znalazł się też czosnek i sól. Dlaczego? Czosnek przede wszystkim właśnie tak jak tu już Jasia powiedziała, głównie Łemkowie jedli, ale teraz to już chyba weszło do tradycji każdego domu, że zaczynamy oprócz połamaniu się opłatkiem Wigilię od zagryzania czosnku zmoczonym w soli i jeszcze chlebem przegryziony, żeby aż tak bardzo nie piekło. Miało to oznaczać przede wszystkim zdrowie, bo czosnek, wiadomo, jest naturalny zdrowy. Antybiotyk. O tym się mówi teraz, że jeść czosnek, bo właśnie mamy antybiotyk naturalny. I tak to już pozostało. Tu jest akurat letni czosnek, ale ci, co sadzili zimowy czosnek, to jak się ugryzło zimowy czosnek, to powiem brzydko, buzią wykręcało. Czyli solidna dawka zdrowia. Tak, solidna dawka zdrowia na początek po łamaniu się opłatkiem. Kolejni jeszcze po Wigilii dziewczęta już po spożytych potrawach. Właśnie, zrobimy zwierzęta, to. Dziewczęta, przepraszam, wyciągały źdźbła. To ja też wyciągnę. Z obrusa i na podstawie długości źdźbła, koloru, bo tutaj widzimy ładne zielone wybrałyśmy. Tak, ale gdyby wyciągać. Spod obruska. No to ja teraz pani powróżę. Przed panią długie i radosne życie. Takie zielone i takie długie. Takim wróżbą. I bardzo mi się podoba taka wróżba. Moje znacznie krótsze, no nie ma się co dziwić. Ale też zielone i radosne. Zielone, no. Moje też jest takie, no. Dłuższe, tak. Takie, no. No. Ale dziewczęta nie wiedziały, co wyciągają spod no, stołu. Tak, bo my tu jednak troszeczkę poszukałyśmy. Tak, no właśnie, troszkę. Ale mimo wszystko długości nie znałyśmy. Poza tym jeszcze jak jedzono potrawy, to nie mówiłyśmy tu jeszcze, że jedzono wszystkie potrawy jedną łyżką. Nie tak jak teraz i wszystkie potrawy jedzono z jednej miski czy z jednego talerza. No chyba, że było bardzo dużo ludzi przy jednym stole, to wtedy stawiano dwie czy trzy misy. Ale wszyscy sięgali do misek i jedli z jednej miski. Moja babcia te łyżki nie wolno było położyć, właśnie, tylko cały czas trzymać w ręce, a po spożytej Wigilii też ale dlaczego ta łyżka musiała być cały czas? Bo krzyże będą bolały, proszę panią, nie wolno. Absolutnie kłaść łyżki, trzymaj łyżkę w ręce, bo potem będą cię bolały krzyże. I bez względu na to, czy to był 60-letni dziadek, czy to było 6-letnie dziecko, musiało tę łyżkę trzymać. Jako ciekawostkę też powiem, że nie było jednej Wigilii, szło się na kilka Wigilii, do domów zaprzyjaźnionych, gdzieś tam do rodziny i tą łyżkę niosło się ze sobą, no bo jak się przyszło do ciotki czy do wujka i okazało się, że ciotka ma tylko 10 łyżek, a przyszło jeszcze następnych 5, no niestety trzeba było swoją łyżkę nosić za sobą. A Danusia tutaj mówi o tych potrawach w miskach. Pod każdą potrawę w misce stawiano, kładziono kawałek opłatka. Nie było to cały, ale przynajmniej malutki kawałeczek. To też była wróżba. Tak. Potem, gdy skończono potrawę, zabierano, podnoszono i widać było, że opłatek się przyczepił. I wtedy był jeden okrzyk, prawda, tak. Pani Danusiu? O, urodzi się nam kapusta w tym roku. A jeszcze jedząc kapustę, przepraszam, że wchodzę w słowo, jedząc kapustę, bili się łyżkami po głowach.
Dlatego, żeby się kapusta lepiej wiązała i żeby miała duże głowy. I żeby twarda, była twarda. Twarda, tak. A pani też wspomniała o sianku i o łyżkach też. Tak, to po Wigilii z kolei zbierano wszystkie łyżki i też wyciągano źdźbła i wiązano te łyżki, żeby się krowy pastuchowi nie gziły na pastwisku, żeby mu nie uciekały, żeby trzymały się, że tak powiem, wszystkie razem, gwarą kupy. I wtedy odzywała się babcia, czy ktoś najstarszy, a słuchaj tam, Franiu, pozbieraj łyżki. I Franio protestował, bo wiedział, co już go będzie czekało. Ja, dlaczego ja mam zbierać, a niech tam ktoś inny. A wiadomo było, że będzie pastuchem na cały, na cały następny rok. Ale kto będzie chciał sobie przypomnieć o obrzędach, o tym, co było kiedyś, to może skorzystać z wydawnictwa Gminnego Ośrodka Kultury i Koła Gospodyń Wiejskich. Tak. Wydaliśmy dwa lata temu książeczkę Obrzędy i zwyczaje w gminie Rymanów, w którym są opisane scenariusze, jak to drzewiej dawniej bywało. Między innymi jest scenariusz opracowany przez panią Jasię Bolanowską, jak wyglądała Wigilia, i praktycznie z tego scenariusza można się dowiedzieć dokładnie, jak wyglądała Wigilia, co spożywano, co oznaczała każda potrawa. No właśnie, jeszcze między innymi, bo ja chyba nie powiedziałam, że w tym dniu bardzo uważano też w domu, teraz tego już się raczej nie praktykuje, żeby nie usiąść, broń Boże, zanim się coś nie zdmuchnie, bo wierzono, że są dusze zmarłych w tym dniu, że przychodzą wszyscy, którzy zmarli z tego domu, z tego gospodarstwa, że przychodzą i są te dusze razem z nimi. Więc każdy zanim usiadł, musiał zdmuchnąć, żeby przypadkiem nie usiąść na duszyczkę. Wierzono też, że na wszelkich hakach, które gdzieś tam wisiały, też są z nimi dusze. Jak mówiliśmy jeszcze o nakrywaniu, o potrawach, ale o nakrywaniu stołu, musiała być przynajmniej jedna łyżka położona więcej. Teraz się kładzie talerz, ale kiedyś tylko łyżka. Bo z jednej strony jakby miało być to dla tej duszyczki, która jest z nimi, z drugiej strony dla głodnego wędrowca, ale tym wędrowcem to według domowników to była osoba, która gdzieś poszła na tułaczkę, na wojnie i czekali, że z nadzieją, wróci, że akurat wróci, ten dzień wróci. Jeszcze ilość dań jest ważna. Tak, ilość dań jest bardzo ważna. I ważne jest to, ile osób zasiadało przy stole. Przy stole musiało zasiąść parzyście osób, bo jeżeli nie parzyście, to kogoś ubędzie. Natomiast co do dań, to były te dania nieparzyste. Podawano 7 dań, przy czym od razu zaznaczam, że liczony był chlebek, liczony był czosnek, liczona była sól. Ja już to tak przed naszym tutaj policzyłam, okazało się, że 7 potraw mamy na stole. Wszystko było liczone. Było 7, bo tyle jest dni w tygodniu. Jeżeli lepiej się komuś powodziło, potraw było 9, bo tyle jest chórów anielskich, więc trzeba było, żeby było 9 tych potraw. A już w bardzo bogatych domach, czy bogatych gospodarzy, czy na dworach, potraw pojawiało się 12. Przy czym panowie mówili, że tyle, szlachta, że tyle było, tylu było apostołów. Natomiast chłopi mówili, no 12 miesięcy w roku jest, więc trzeba, żeby było 12 potraw. I tych 12 potraw wszystkim życzymy na stole, żeby było jak najlepiej i żeby przyszły rok był zdecydowanie lepszy. Teraz zmiana na naszym fioletowym fotelu i naszym gościem jest pan burmistrz gminy Rymanów, Wojciech Farbaniec. Witam panie burmistrzu. A skoro jesteśmy w takim świątecznym klimacie, to chciałam zapytać, jak pan wspomina swoje święta jako dziecko? No, jesteśmy wychowani tu na Podkarpaciu, gdzie ta tradycja wielokulturowości, chrześcijańska i wielokulturowości jest mocno osadzona i ona jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kiedyś jako dziecko pamiętam, że Wigilię to chodziliśmy od domu do domu, do całej rodziny, praktycznie do kilku domów. I wiem, że kiedy już się przychodziło do ostatniego domu w rodzinie, to już człowiek raz, że nie mógł już więcej nic zjeść, a po drugie był bardzo zmęczony, ale myślę, że te więzi były
międzyludzkie bardziej szczere i takie prawdziwe, niż jest w dzisiejszym, takim zwariowanym trochę świecie. Mhm. Brakuje panu troszkę tych starych tradycji? No, brakuje. No, nawet mówię, po śmierci moich rodziców te więzi takie rodzeństwa już nie są takie, jak kiedyś były. Takim spoiwem właśnie byli rodzice i właśnie na Wigilię, na święta, a jest nas sześcioro rodzeństwa i każdy ma swoją rodzinę. W sumie to blisko 40 osób przyjeżdżało na Wigilię. Już nie brakowało tak... Takie małe wesele. Małe wesele, no ale wydaje mi się, że wtedy właśnie spotykaliśmy się, no, łamaliśmy się opłatkiem. Teraz jest bardziej tak na odległość pewnie, a bardziej skupiamy się w swoich rodzinach. Mhm. A czy są jakieś tradycje, które pan przeniósł z domu rodzinnego do swojej rodziny? My jesteśmy tutaj na terenie, gdzie kiedyś była ta wielokulturowość, czyli między innymi to ja mieszkałem i moje korzenie są w Desznie, to jest obecne uzdrowisko Rymanów Zdrój, ale to była wioska, w której mieszkali Łemkowie i Polacy i jedni i drudzy obchodzili święta wspólnie razem, czyli i te tradycje też takie łemkowskie zostały nawet w potrawach, które się podaje. No między innymi właśnie ten czosnek, który z solą, który jest i różne inne potrawy takie, które w Króliku Polskim na przykład jest czosnek z olejem, to też jest taka jakaś lnianym tradycja. Tak, z lnianym olejem. I mówię, że tradycyjnie to było, Ewangelia była, modlitwa była i czosnek, sól, potem opłatek, życzenia. Myślę, że ta tradycja zostanie zachowana przynajmniej w tym naszym pokoleniu. Myślę, że też wychowuje do tego swoje dzieci, żeby kiedyś w przyszłości, żeby podtrzymać tę tradycję. Przyszłością jest też dla pana przyszłość gminy Rymanów, bo to o nią pan codziennie dba, codziennie jej dogląda jako dobry gospodarz. Ten rok 2020 jaki był dla gminy? Pewnej rewolucji dokonała pandemia w postrzeganiu nie tylko teraźniejszości, ale i przyszłości. Też z wielkim niepokojem obserwowaliśmy, co się dzieje w Polsce, Europie i na świecie. Też jeżeli chodzi o inwestycje, które planowaliśmy, to w porozumieniu z radnymi uznaliśmy, że realizujemy wszystkie inwestycje te, na które uzyskaliśmy środki pomocowe z Unii Europejskiej. Tych inwestycji było bardzo dużo i mamy również inwestycje takie wieloletnie, które będziemy realizować w tym i w przyszłym roku. Natomiast no nie wszystko to, co byśmy chcieli, uda się w najbliższym czasie. Panie burmistrzu, jeśli chodzi o takie ważne momenty, które, no mimo wszystko życie toczy się cały czas i ta gmina musi cały czas funkcjonować. Jakie były te najważniejsze chwile w tym roku w gminie? Z tych takich ważniejszych inwestycji, bardzo kosztownych w naszej gminie, to udało nam się wybudować też z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego basen w Rymanowie Zdroju, na który czekali mieszkańcy i naszej gminy, ale też całego regionu podkarpackiego. Na to też pozyskaliśmy znaczącą kwotę i wybudowaliśmy też oczekiwany nowy dom kultury w Rymanowie. Te dwie inwestycje kosztowały 25 milionów, to są ogromne pieniądze. Ale realizujemy też i inne inwestycje, między innymi właśnie teraz jesteśmy w trakcie realizacji rewitalizacji rynku w Rymanowie. To jest inwestycja, która była przygotowywana przez 3 lata. Przygotowaliśmy program rewitalizacji, a później w oparciu o to przygotowana została koncepcja i projekt. I wydaje mi się, że to miasteczko nasze zyska nowy wizerunek. Panie burmistrzu, koniec grudnia to nie tylko święta, to także koniec roku. Czego by pan sobie życzył na przyszły rok jako włodarz? Powiem tak, że oprócz tych realizowanych inwestycji, które mamy, mamy też planach inne takie, które są uzależnione od tego, czy otrzymamy środki finansowe właśnie z tej tarczy samorządowej. Bardzo nam zależy na tym, żeby wybudować szkołę
w Sieniawie, na którą też czekają mieszkańcy i uczniowie. To jest, można powiedzieć, ostatni taki obiekt oświatowy, który powinno się wybudować, dlatego że szkoła w Sieniawie jest w adaptowanym byłym hotelu robotniczym, który był wybudowany na czas budowy zapory w Sieniawie. Złożyliśmy do tej tarczy samorządowej drugiej wniosek i oczekujemy też na rozstrzygnięcie, czy otrzymamy te pieniążki pomocowe. A tak, czego bym sobie życzył? No chciałbym, żeby była jakaś stabilizacja i przewidywalność, żeby, chociaż o to będzie bardzo trudno, bo nikt z nas nie wie, jak się wszystko poukłada, jak się poukłada sprawa zakończenia tej pandemii, ale jakie skutki ona będzie miała też gospodarcze. W związku z tym z takim niepokojem troszkę oczekujemy na przyszłość, ale fajnie by było, żeby rzeczywiście zaplanowane dochody były w budżecie i wtedy można sobie planować wszystko tak na przyszłość i można słowa, które się, czy deklaracje, które składa się mieszkańcom, one są realizowane. Tak było do tej pory. Natomiast teraz z taką wielką ostrożnością podchodzimy do tego. Czyli ta stabilizacja i przewidywalność na przyszłość, to by były takie najważniejsze rzeczy. A jako człowiek, jako ja, Wojciech Farbaniec? Jako Wojciech Farbaniec powiem tak, że chciałbym, żeby moja rodzina, wszyscy mieszkańcy byli zdrowi, żebyśmy ten czas trudny, takie mówię, już mówiłem, że to jest zakręt historyczny, żebyśmy to wszystko przetrwali, żeby uzdrowisko znowu zaczęło tętnić życiem, tak jak kiedyś było przed pandemią. Dzięki rozwojowi uzdrowiska, to też ta sfera okołouzdrowiskowa, ona zaczyna żyć. Widzę, obserwuję taki boom inwestycyjny, że powstają nowe obiekty, takie pensjonatowe, domki wypoczynkowe. To wszystko pod gości, którzy tutaj przyjeżdżają. I naprawdę dzięki tej infrastrukturze, którą tutaj mamy, dzięki tym walorom przyrodoleczniczym, które tutaj są krajobrazowe, stalibyśmy się takim rozpoznawalnym miejscem właśnie dla tych wszystkich gości, którzy kochają nie tylko uzdrowisko nasze, ale cały Beskid Niski. A skoro już o życzeniach mówimy, to 31 grudnia zapraszamy na nasz kanał Gmina Rymanów TV. Tam do obejrzenia i do posłuchania specjalny sylwestrowy koncert życzeń, wyjątkowy, stworzony przez mieszkańców gminy. Tam na pewno znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie w przyszłym roku. A jeszcze w tym odcinku na deser kolęda. I stary rok mówi na drzewa szron. Kiedy już w sobie masz zapachy z wielkiej skrzyni świąt. Wannie już pływa świąteczny karp, balkon się zmienia w las. Tata coś chowa, gdyż spotkanie z Mikołajem miał. Śnieg, puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w białym śnie. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają się. Pada na stawo skurony hałd, na posolony świat. Cieszy się śnieżny pług, dziś prosto w teleekspres kurs. Sanki z tornistra sprawdzają się, choć już zeszyta śnieg. Krzyknie się bałwan i nikt dzisiaj nie obraża się.
właśnie po szósty śnieg. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w białym śnieg. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi są, gdy staje się wiel i łagodzi co złe i żal i gniew. Gerda i Kaj wyszli z baśni na świat, topią w nas odłamki szkła. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w białym śnieg. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają.